Witam serdecznie wszystkich obecnych, w szczególności szanownych radnych Rady Gminy Wodowice. Witam pana wójta Adama Szmukier, panią sekretarz Małgorzatę Konarską, główną księgową Justynę Wójcik, kierowników referatów, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół, przedszkoli oraz państwa sołtysów. Witam wszystkich zaproszonych gości. Pana Grzegorza Dorsa, przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego, pana Andrzeja Czerwińskiego, prezesa PKS Włodowice. Pana Zdzisława Maligutkę, reprezentanta w Radzie Powiatu Zawiercie. Właśnie pominęłam już kogo. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych wszystkich. Stanowi to kworum, przy którym Rada Gminy Włodowice może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Przedstawię porządek na dzisiejszą sesję, ten, który państwo otrzymali. Odczytam. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, punkt poza nami. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacja wójta gminy o działalności w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawie części nieruchomości na czas powyżej 3 lat. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włodowice w 2014 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Włodowice. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu czystości porządku na terenie gminy Włodowice. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Włodowice na 2014 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Włodowice lata 2014-2026. 13. Zapoznanie Rady Gminy z wynikami przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zleconego Komisji Rewizyjnej uchwałą nr 270/33/2014 z dnia 27.2014 oraz dyskusja przedmiotowej sprawy. 14. Odpowiedź na zgłoszone interpelacje i zapytania. 15. Sprawy równe. 16. Zamknięcie obrad dzisiejszej sesji. Proszę państwa, płyną do mnie wniosek. Ja odczytam. Przewodnicząca Rady Gminy. Na podstawie paragrafu 14 ust. 2 regulaminu Rady Gminy Włodowice proszę o wprowadzenie do porządku obrad 34 sesji Rady Gminy Włodowice 6 kadencji projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu zawiecieńskiemu na przebudowę odwodnienia drogi DP1711S w miejscowości Rzędkowice ulica Jurajska oraz projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie innych środków stanowiących Fundusz Sołeckich w związku ze zmianą przepisów. Poddaję pod głosowanie pierwszą autopoprawkę. Czytam. Pierwsza autopoprawka. W sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi zawierczyńskiemu na przebudowę drogi tej powiatowej w miejscowości Rzędkowice. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki? Dziękuję. Został przyjęty jednogłośnie. Druga. W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej drugiej autopoprawki? Dziękuję jednogłośnie. Czyli zamiast 16 dzisiaj będziemy mieli obrad z 18 punktami. Ja może w trakcie już później czytania po kolei, to będę mówić, po którym punkcie jest
wstawione. Nie będziesz czytał chyba po raz drugi tego porządku pod zmienionym. No i proszę powiedzieć, czy po 13 potem to punkcie mam 11, 12 i 13 ten. No może przeczytam jeszcze raz dla formalności. Nie, no może nie ten 12, na 13. Tak, no to ja będę... Za 12, jako 13, 14. W 10, 11 punkt będzie pomoc powiatowi zabierczyńcy. Czyli 11 będzie pomoc powiatowi. Tak, 11 jest tak, pomoc. Tak. I w sprawie zmian w budżecie będzie punkt 12. Kolejne się przesuwają. Co zadać? Może to 13 fundusz? Tak, a 13 jest już wieloletnia prognoza finansowa. 14 będzie fundusz sołecki. Ale po 12 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi zabrzeńskiemu na przebudowę drogi w miejscowości Rzędkowice. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Włodowice. 14. Wieloletnia prognoza. 14. Wyrażenie zgody na odrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. No i 15. Zapoznanie się z protokołem komisji rewizyjnej. Tak. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi do protokołu? Proszę bardzo. Składam wniosek o wyodrębnienie zadania z projektu zmiany w budżecie gminy Włodowice pod tytułem zwiększenie planów finansowych po stronie przychodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Włodowice w osobnej sposobie uchwały, w projekcie uchwały. Pani Justyna, bo ja... Mamy przygotowany cały montaż uchwały już. Wymaga czasu. Znaczy, może ja uzasadnię. Bardzo proszę, bo tak zapewne jasność. Kwestia dotyczy również z tego, co Państwo pewnie czytali. Podniesienia normy dotyczących zawartości ołowiu w wodzie na okres 2 lat. Myślę, że sankcjonując, głosując za wszystkimi uchwałami, projektami, sankcjonujemy właśnie tą sprawę. A tutaj jest uzasadnione, w uzasadnieniu pisze, że jest to uzależnione od stanowiska powiatowego inspektora sanitarnego w Zawierciu. Na tą chwilę nie mamy jeszcze tego stanowiska. Myślę, że stosowne byłoby rozdzielenie tych dwóch zadań. Proszę, ja bym miał, jak pani się przyjechał na ten temat. Pan wyprosił się. Panie radny, czy pan brak zrozumienia sytuacji? Nie chodzi o sankcjonowanie stanu jakości wody, tylko tu chodzi o działania naprawcze. Jeżeli mamy jakiś błąd w systemie, jeżeli mamy czynnik, który trzeba wyeliminować, to pieniądze te są przeznaczone na działania, jak już opisaliśmy, które mają na celu zbadanie jakości wody w innym ujęciu, przepompowaniu, udrożnieniu tej studni. I to się już dzieje. Dzieje się to dlatego, żeby jak najszybciej, w możliwie najkrótszym czasie, podawać do wodociągu wodę o najlepszej jakości. Dzisiejsze dyskutowanie, czy wyodrębnienie, czy niewyodrębnienie, spowolni tylko ten proces i sprawi, że wydłuży się odpowiednio trudno do określenia czasie proces pobierania wody z innej studni. To jest w tym momencie działaniem bodajże najszybszym, najbardziej ekonomicznym i rokującym jak najlepsze efekty. Może jeszcze pani pozwoli, panie przewodnicząca, panie wójcie,
Przecież to jest, jeżeli chodzi o plan przychodów i kosztów czy rozchodów Komunalnego Zakładu Budżetowego, jako jeden z załączników budżetu gminy Wodowice, który był uchwalony, więc my tylko w tym poprawiamy to, co nagle będziemy wydzielać i zmieniać tam uchwałę budżetową, tak bym to widział. Dziękuję. Ale ponieważ, ponieważ pan zgłosił formalnie wniosek, no, więc poddaję wniosek pana radnego Piętrzyka, profesora. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tej obrony? Dwa za. Kto jest przeciw? Jedenaście. Kto się wstrzymał? I wobec tego będziemy, sesja będzie przebiegała zgodnie z tym, może być przedstawionym, 18. Kolejny punkt, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Każdy jest w internecie, jest do przeczytania, można się zapoznać z duże rady. Wobec tego, kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Został przyjęty jednogłośnie. Punkt kolejny, czwarty. Informacja o Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym. I bardzo proszę pana Wójta o zabranie głosu. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, dostojni goście. Niniejszym przedkładam informację Wójta Gminy Wodowice działalności za okres międzysesyjny. To jest od dnia 27 lutego do dnia 28 marca anno domini 2014. Zadania inwestycyjne. Pierwsze. Budowa chodnika w Skałce przy ulicy Świerkowej w ramach Funduszu Sołeckiego. Złożony już wniosek do Starostwa Powiatowego Zawiercie o wyrażenie zgody na budowę chodnika w poboczu drogi Skarbu Państwa. Dokonano pomiaru w terenie usytuowania chodnika i przygotowany jest wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawiercie o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowy chodnika. Punkt drugi. Budowa chodnika Rudnika przy ulicy Cegielnianej również w ramach Funduszu Sołeckiego. Złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawiercie o wyrażenie zgody na budowę chodnika w poboczu drogi Skarbu Państwa. Dokonano pomiaru w terenie usytuowania chodnika i przygotowany jest wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawiercie o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowy chodnika. Trwają ustalenia z firmą energetyczną Tauron na temat przebudowy słupów energetycznych posadowionych w miejscu, gdzie będzie budowany chodnik. Punkt trzeci. Budowa chodnika przy ulicy, czy drodze gminnej przy ulicy Wesołej w Zdobie w ramach również Funduszu Sołeckiego. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o wyrażenie zgody na budowę chodnika w poboczu drogi Skarbu Państwa. Dokonano pomiaru w terenie usytuowania chodnika i przygotowywany jest wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowy chodnika. Punkt czwarty. Przebudowa drogi ulica Jurejska we Wodowicach również w ramach Funduszu Sołeckiego. Dokonano pomiaru w terenie w celu określenia zakresu robót przebudowy drogi. Prowadzone są konsultacje z projektantami o specjalności drogowej w celu przyjęcia najlepszych rozwiązań projektowych dla tego zadania. Punkt piąty. Remont drogi ulica Osada Młyńska w Rutnikach. Dokonano pomiaru w terenie w celu ustalenia zakresu remontu drogi. Prowadzone są konsultacje z projektantami o specjalizacji drogowej w celu przyjęcia najlepszych rozwiązań projektowych dla tego zadania. Punkt szósty. Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Morsko w ramach Funduszu Sołeckiego. Złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót wymiany bramy garażowej. Punkt siódmy. Budowa wjazdu do garażu budynku OSP Morsko w ramach Funduszu Sołeckiego. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego Zawierciu o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowy wjazdu. Ósmy punkt. Remont budynków ucisku przy ulicy Moczewiowej w ramach Funduszu Sołeckiego. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 20 marca zawarto umowę z panem Wojciechem Latacz, prowadzącym działalność gospodarczą, na opracowanie mapy sytuacji wysokości
wartościowej do celów projektowych dla terenu objętego zadaniem niezbędnych do opracowania projektu budowlanego w budowie zbiornika na nieczystości ciekłe. Koszt opracowania mapy to 600 zł. Złożono także wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęcie zgłoszenia robót remontu budynku. Punkt 9. Remont pomieszczeń budynku remizy OSP Rudniki w wyniku w ramach funduszu sołeckiego. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 24 marca zawarto umowę z panem Krzysztofem Pietruszka, prowadzącym działalność gospodarczą na wykonanie robót remontu pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku remizy. Zakres robót obejmuje wykonanie wylewki wyrównawczej, wykonanie posadzki z płytek ceramicznych oraz paneli podłogowych z materiałów zamawiającego. Koszt wykonania robót to suma 3000 zł. Punkt 10. Remont wraz z wyposażeniem sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach. W marcu bieżącego roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu na wniosek wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót remontu pomieszczenia pierwszego piętra budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Obecnie przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót. Planowany zakres robót obejmuje demontaż pobicia ścian, wykonanie tynków, wymianę stolarki drzwiowej, cyklinowanie wraz z uzupełnieniem parkietu, wykonanie malowań ścian oraz montaż sprzętu elektrycznego. Koszt wykonania robót według kosztorysu inwestorskiego to kwota 9910 zł. Budowa strefy kulturalno-sportowej w Rudnikach. W dniu 21 marca pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę pierwszego etapu powyższego zadania obejmującego budowę boiska wielofunkcyjnego realizowanego w ramach działania wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie działania odnowa i rozwój wsi. W wyniku pozytywnej kontroli zaakceptowano wnioskowaną kwotę dofinansowania dla pierwszego etapu operacji wynoszącą 144 987 zł. Punkt 12. Zakup materiałów dla robót remontu pomieszczenia budynku remizy OSP w Rudnikach. 18 marca gmina zawarła umowę na dostawę materiałów dla robót remontu pomieszczenia budynku remizy OSP Rudniki z marketem budowlanym Format Zawiercia. Łączna wartość 9472 zł. 13. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kucisku w dniu 24 marca zawarło z samorządem województwa śląskiego umowę przyznania pomocy na realizację operacji wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej gminy poprzez budowę placu zabaw w Kucisku. W ramach działania LIDER wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w ramach małych projektów planowana realizacja operacji we współpracy z gminą zakłada budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kucisku na ulicy Skalny Widok. Szacunkowy koszt 11 542 zł. Dotacja na poziomie 9233 zł. Ponadto prace gospodarcze na terenie gminy w postaci przeprowadzono dwukrotnie zbiórkę nadmiaru popiołu od mieszkańców z całego terenu gminy. Zabudowano nową tablicę informacyjną przy Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach. Usunięto 14 drzew rosnących w pasie drogowym przy ulicy Szkolnej w Rudnikach. Usunięto dwie topole na działce mienia komunalnego przy ulicy Brzygłockiej we Włodowicach. Dokonano zbiórki śmieci na drodze powiatowej przy ulicy przy relacji Zawiercie w Włodowice. Wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Zawierciu zorganizowano mechaniczne zamiatanie dróg powiatowych, to jest Kościuszki w Rudnikach, Żareckiej, Krakowskiej, rynku we Włodowicach. Przez pracowników Urzędu Gminy zostały pozamiatane chodniki we Włodowicach, ulica Kamienna wraz z poboczem i część ogrodowej w Rudnikach, ulica Brzygłocka, Zamkowa, rynek we Włodowicach. Zebrano łącznie około 25 ton piasku po sezonie zimowym. Usunięto dzikie wysypisko śmieci na działce cmentarnej w Zdowie oraz zostały usunięte wszystkie nieczystości wokół cmentarza i drogi przy cmentarzu. Wykonano zbiórkę śmieci na drodze powiatowej od Zdowa do tak zwanych kopalin. Wykarczowano pobocze przy ulicy Cegielnianej w Rudnikach. Na bieżąco wykonujemy prace porządkowe na przystankach autobusowych oraz na terenie całej gminy.
dniu 21 marca ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Podolicy w 2014 roku. W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadań w powyższej sferze przyznano środki finansowe dla LKS Olimpia w wysokości 18 000 zł i dla UKS, czyli Gimnazjum we Wodowicach, w wysokości 8 500 zł. Również tego samego dnia, 21 marca, ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie gminy Włodowice w 2014 roku. W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadania w powyższej sferze przyznano środki finansowe dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Ucisku w kwocie 3600 zł. Realizacja inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki przebiega zgodnie z harmonogramem. W obecnej chwili prowadzone są roboty budowane kanalizacji grawitacyjnej na ulicy Górniczej. Przygotowana jest dokumentacja przeprojektowania sieci kanalizacyjnej w ulicy Kościuszki na odcinku od Kamiennej do ulicy Ogrodowej w związku z kolizją jej przebiegu z kanalizacją deszczową. W dniu 21 marca został złożony w Starostwie Powiatowym w Zawierciu w Wydziale Architektury wniosek o pozwolenie na budowę. W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami dopuszczalnej zawartości ołowiu w wodzie wodociągowej dostarczanej z ujęcia głębinowego nr 4 w Bartoszowicach zostały podjęte działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymaganej normy. Dnia 6 marca została podpisana przedsiębiorstwem handlowo-usługowym Wodmark z Bielska Białej umowa na wykonanie pompowania próbnego dotychczas nieeksploatowanej studni głębinowej nr 5 w Bartoszowicach. Pompowanie to ma określić wydajność studni, a szczegółowe badania wody mają potwierdzić jej przydatność do spożycia przez ludzi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dnia 18 marca zostały rozpoczęte prace związane z pompowaniem studni. Została zamontowana wiertnica oraz opuszczone do otworu odwiertu zestaw dwóch pomp wraz z rurami. Od 19 marca rozpoczęto pompowania oczyszczające, pomiarowe i stabilizacyjne z wydajnością 97 m sześciennych na godzinę. Pompowanie to będzie trwało do dziś, do godzin południowych. Na zakończenie pompowania zostaną wykonane pełne analizy wody oraz będzie sporządzona dokumentacja powykonawcza. W przypadku, gdy jakość wody ze studni nr 5 będzie spełniała wymagane normy, należy podjąć działania związane z połączeniem ciągów technologicznych studni nr 4 i 5 po uprzednim uregulowaniu spraw własnościowych i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku, gdy woda ze studni nr 5 nie spełniała wymogów, konieczne będą inne działania polegające na innego odwiertu nowej studni czy budowie stacji uzdatnienia wody lub zakupu wody wzajemnego przedsiębiorstwa RPG w Zawierciu. Ponadto w omawianym okresie osobiście uczestniczyłem m.in. w następujących wydarzeniach. Dnia 28 lutego odebrany został nakład gazety gminnej z drukarni Fakty gminy Włodowice w ilości 1000 egzemplarzy. Ten pierwszy historyczny numer został rozdany mieszkańcom przy pomocy państwa, sołtysu, pracowników urzędu gminy oraz sprzedawców w sklepach na terenie naszej gminy. W sobotę dnia 1 marca uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP w Górze Włodowskiej. 4 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Włodowice z przedstawicielami Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie. Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców gminy z zasadami scalania gruntów. Na spotkaniu obecny był pan Artur Janowicz, zastępca dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, który przedstawił możliwości pozyskania środków unijnych na tego typu przedsięwzięcia, w ramach których można także poprawiać infrastrukturę dróg gminnych i melioracji terenów gminy. Dnia 6 marca po polu dokonałem podpisania aktu umowy nieodpłatnie przeniesienia własności z Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy Opolu na rzecz gminy Włodowice o powierzchni 597 m2 położonej w Zdowie zabudowanej wodociągowymi zbiornikami wyrównawczymi.
dnia 8 marca miałem honor uczestniczyć w zebraniu sprawozdawczym OSP Morsko, które było ostatnim z 7 zebrań w tegorocznej kampanii sprawozdawczej w naszej straży. Dnia 11 marca w Urzędzie Gminy Podowice zorganizowano uroczystości Dnia Sołtysa celem podkreślenia dorobku i zasług sołtysów dla rozwoju gminy Podowicy. W wydarzeniu zechcieli wziąć udział wszyscy obecnie urzędujący sołtysi, sołtys naszej gminy, radni rady gminy i radni powiatu zawiercieńskiego, pan wicestarosta Cezary Barczyk oraz pan Grzegorz Dors, doradca powiatowego ośrodka doradztwa rolniczego w Zawierciu. Podczas spotkania szczególnie uhonorowano byłą sołtys OSP Rudniki panią Marianę Bogusławską, którą udekorowano honorową odznaką za zasługi dla województwa śląskiego, przyznaną na wniosek wójta gminy Budowice. Z tego miejsca jeszcze raz serdecznie pani gratuluję, pani radna. Dnia 14 marca, reprezentując naszą gminę, uczestniczyłem w walnym zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Związek Gminy Jurajskich. Na spotkaniu udzielone zostało zarządowi absolutorium za działalność w 2013 roku. Zebranie odbyło się w Czajowicach, gmina Jerzmanowice Przeginia. W tym też dniu w godzinach wieczornych uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Zdowie. Dnia 18 marca wziąłem udział w szkoleniu skierowanym dla rolników, a dotyczącym kampanii składania wniosków dotyczących dopłat obszarowych. Szkolenie odbyło się w naszym GOK-u, a organizatorem był pan Grzegorz Dors, jak również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zawierciu. Dnia 20 marca miałem przyjemność uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Finansów i Gospodarki Mienia Rady Gminy Głodowice. 26 marca miałem przyjemność uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Głodowice. Dnia 27 marca w Kancelarii Notarialnej w Myszkowie został podpisany akt notarialny w sprawie sprzedaży poza przetargiem na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości o powierzchni 2312 m2 położony we Włodowicach przy ulicy Robotniczej. Dawna mleczarnia za cenę 37 298 zł netto. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych wziąłem udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perła Jury, które odbyło się w Żarnowcu. Na zebraniu jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrano nowy zarząd. Prezesem został pan Cezary Barczyk. Z niepokojem przyglądamy się znacznemu wzrostowi liczby wyjazdów do pożarów i zniszczonych traw. Tego sezonu wiosennego już Ochotnicza Straż Pożarna w samych tylko Włodowicach interweniowała 26 razy, wyjeżdżając do bojowych wyjazdów, aby gasić pożary traw. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydanych zostało 8 zarządzeń wójta gminy Włodowice, których tematyka i zawartość jest do zapoznania w referacie organizacyjnym tutejszego Urzędu Gminy. Dziękuję. To dobre. Jedno to szatki, które mają być zakupione, dostawki. Tego co wiem, to będą znowu powtórka z historii, bo to będą blaszane, tak? Nie wiem, czy sens i logika jest, żeby inwestować w takie rzeczy. Ale przed głosowaniem, bo powiem szczerze, to będzie sprawozdanie się głosowanie. Nie, bo śmierć albo przed zmianą w budżecie, to skoro nie ma domów, ja to dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie informacji z międzysesyjnym i punkt 5 interpelacje i zapytania. Proszę bardzo. Temat szatni. Zakupienie tej technologii, czyli tych garaży metalowych, doprowadzi to pewnie w najbliższym czasie do kradzieży i marnotrawienia pieniędzy podatników. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby użycie takich materiałów, jak są gotowe betonowe konstrukcje, jak są te garaże Karmi czy też innych producentów, bo tam nie ma czego rozbierać. Drzwi są solidnie zabezpieczone i dewastowanie czy kradzież jest utrudniona w stopniu najwyższym. A zamontowanie czegoś z blachy, tak jak to było poprzednio, nie wiem. Mówi się, że Polak mądry po szkodzie, a idziemy w ten sam temat. Kto weźmie za to odpowiedzialność? Pan wójt, który proponuje tutaj właśnie takie garaże? Dziękuję.
nie rozpatrywaliście możliwości wykorzystania właśnie tych garaży betonowych. Ja rozmawiałem z panem prezesem Andrzejem Cierpińskim, mówiłem, no